Partnerem biznesowym jest Hotel Ilon. Idealne rozwiązanie na spotkania biznesowe, konferencje, bankiety oraz usługi noclegowe w komfortowych pokojach. Partnerem programu jest Tomasz Rumiński, lektor radiowy i telewizyjny. Cześć, witaj w Simon Sales, czyli merytorycznie i praktycznie o świecie sprzedaży i negocjacji. Dzisiaj pora na kolejny odcinek z tego pięknego miejsca, jakim jest Hotel Ilon, i dzisiaj bardzo ważny temat, bo dzisiaj o świętym spokoju. Zapraszam do mojego świata sprzedaży. O co chodzi ze świętym spokojem w negocjacjach? Już odpowiadam. Święty spokój w negocjacjach i w życiu codziennym to BATNA, czyli Best Alternative for Negotiation Agreement. Innymi słowy, odpowiedź na pytanie, co zrobisz, jeżeli nie dogadasz się z obecnym klientem, z którym jesteś w procesie negocjacji i w procesie sprzedaży. I teraz, żeby pokazać Ci, czym jest BATNA i jak może wyglądać silna BATNA, pozwól, że opowiem Ci po prostu o tym, jak wygląda to u mnie. Ja mam bardzo silne przekonanie, że mogę dogadać się z każdym klientem i mogę pracować z każdym potencjalnym klientem. Z Tobą, z kimkolwiek. Ale nie muszę z nikim. I teraz, żeby to przekonanie móc realizować każdego dnia, to potrzebuję takiego właśnie świętego spokoju, polegającego na tym, że moja sprzedaż jest zabezpieczona i takiego przekonania pewności, że na najbliższy czas, w moim przypadku to dokładnie 2 miesiące, jestem zabezpieczony, jeżeli chodzi o sprzedaż. I dzisiaj, kiedy nagrywam ten materiał pod koniec czerwca, wiem, że sprzedaż mam zabezpieczoną na lipiec, na sierpień i pracuję w tej chwili nad kontraktami na wrzesień. Zatem mam 2 miesiące na to, co najmniej 2 miesiące na to, żeby dziś znaleźć klientów, którzy będą ze mną pracować i z którymi ja będę pracował we wrześniu. Czy to daje święty spokój? Czy to daje takie przekonanie o tym, że właśnie jestem zabezpieczony? Oczywiście, że tak. I to jest właśnie pierwszy przykład BATNY. Drugi przykład BATNY to jest to, że co tydzień regularnie podejmuję 5 aktywności sprzedażowych. Wszystkie działania sprzedażowe można podzielić na te tak zwane aktywne i pasywne. W moim przypadku to są 2 działania aktywne i 3 działania pasywne. 2 działania aktywne to sprzedaż do zupełnie nowych klientów, czyli po prostu kontakty telefoniczne z zupełnie nowymi klientami i praca na poleceniach, czyli kontaktowanie się z klientami obecnymi i generowanie poleceń. 3 działania pasywne to m.in. nagrywanie tego filmu dla Ciebie na YouTubie, aktywność na profilu na LinkedIn i reklamy w sieci internetowej. Tych 5 działań łącznie, aktywnych i pasywnych, sprawia, że do mojego lejka sprzedażowego cały czas napływają nowe zapytania, nowe zlecenia. To również pozwala mi mieć takie przekonanie, że z którymś z tych klientów, którzy są w tym lejku sprzedażowym, na pewno się porozumiem. Tym bardziej, że mam jeszcze 2 miesiące. Trzecia rzecz to eliminowanie tematów, które przeciągają się z lejka sprzedażowego. Ja mam u siebie bardzo ściśle określony czas, jaki daję sobie i klientowi na to, żebyśmy doszli do porozumienia. Jeżeli do tego porozumienia w tym czasie nie dochodzimy, to daję jasną informację, że z mojej strony aktywności, działania w zakresie pozyskania tego tematu się po prostu kończą i jeżeli klient sam się zdecyduje, to zapraszam do kontaktu, niech się do mnie odzywa. Czemu? Bo ja nie chcę mieć nadziei na sprzedaż. Ja chcę mieć twardy grunt pod nogami, czyli informacje. Tu sprzedałem, tu nie sprzedałem. I to są właśnie te 3 obszary. Uzupełnianie lejka sprzedażowego poprzez aktywności, praca na tym lejku sprzedażowym i eliminowanie tematów, które się przeciągają i zabezpieczanie sprzedaży na kolejne, co najmniej w moim przypadku 2 miesiące, to są te działania i te aktywności, które pozwalają mi właśnie każdego dnia budzić się z tym świętym spokojem, że po pierwsze mam zabezpieczoną sprzedaż, a po drugie cały czas napływają tematy, które pozwolą mi zabezpieczyć sprzedaż dalej. I tym jest właśnie moja BATNA. To sprawia, że idąc na negocjacje, mogę się z Tobą dogadać, ale nie muszę. I warunki mają być dobre dla obu stron. Takiej BATNY właśnie Ci życzę i nad taką BATNą pracuj, bo warto. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, cześć!